Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Żonie tam jeden tego nie uwierzy! Nienawidzę królestwa. Ja kombatam. Daj tę koronę. Nie żyje od dawna. Zaraza. Łowcy mnie ubiegli. Ciekawe, co to?
Będę miał na ciebie baczenie wiosny. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. A co zwalnia? Ogień. Tylko ogień. Chodź, chodź. Zapłacisz za to. Każdy twój krok będzie policzony. I osądzony. Panie! Daj mi spokój. A. Jesteś światłem, które nigdy nie gaśnie. Zejdź mi z oczu. Znikaj stąd, póki mam cierpliwość. Wiedźmin! Znikaj stąd, póki mam cierpliwość. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Ta... Nie. Kurwa. A wiesz, co on pija wieczorami, zamiast ty straż do miasta wpuścił? Ale mi świeri spod skrzydła. Mości Wiedźminie, pomóżcie Białogłowie w potrzebie. O co chodzi? W moim domu coś straszy. Wyje, łańcuchami dzwoni, talerzami ciska. Aż strach wejść. Sprawdzicie, co za upiór mnie nawiedził. Złota nie pożałuje. Brzmi jak wicht albo planetnik. No dobrze, zajmę się tym. Pięknie, dziękuję. Chodźcie za mną. Pokażę drogę do domu. O! Wiedźmin! Nie dajesz mi wolę. Siebie, towarzysze. Rozdzielcie się! No! Zabił go! Nie lubię, jak się mnie oszukuje. Oszukuje? Ja tylko powiedziałam, że w domu coś straszy. Nie wiedziałam, że to łowcy. Za to łowcy doskonale wiedzieli, na kogo czekają. Coś tu śmierdzi. No dobrze, może nie byłam zupełnie szczera. Zwłaszcza, że złota na nagrodę po prawdzie też nie mam. Ale to nie znaczy, że odejdziecie z pustymi rękoma. Proszę, to klucz do skarbu. Jeden z trzech. Łowcy naprowadzą cię na ich ślad. Ja muszę uciekać. Teraz! Pięknie. Kiedy ostatni raz myłeś włosy? Nie szwędaj się tu. O! Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-bziu. O! A ten? Ta... No nie. Proszę, kolejny dziwotwór. Thank you.
Ej ty, widziałeś jakieś cielęcinki? Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Wspomniałeś ostatnio, że masz do mnie słabość. Jest taka sprawa. Oho, nieźle się zaczyna. Czego chcesz? Muszę zorganizować zasadzkę i będę potrzebował kilku twoich ludzi do pomocy. Zasadzkę? A na kogo? Daj mi takich ludzi, którzy przeżyją walkę. To potem będą mogli ci opowiedzieć. Naprawdę cię lubię, Geralt. I dlatego dam ci aż trzech moich najlepszych ludzi. Trzech wystarczy. W takim razie załatwione. Elfia krew, co? Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojrmliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jazdę. To byłoby za bardzo podejrzane. Menges znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja.
Jesteś silna? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przynajmniej nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój Burek, kiedy dostał skrętu kiszek. To nie miejsce dla niej. Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed Jaskrem, jeśli coś jej się stanie. Przypominam ci, że to Jaskra musisz teraz wyciągać z kłopotów, nie mnie. Ja umiem o siebie zadbać. No dobrze, ale pamiętaj. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w Gwinta. Tak, zagrajmy. Och, to był jednak głupi pomysł. Sama chciałaś grać. Jadą! Jadą już! Priscilla, zostań tutaj.
ratunku! Jaskier, zarazą. Zaraza, zgubiłem go. Trzeba będzie poszukać. Pojechali tędy. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. Patrzcie na tego! Tempo, tempo! Spokojnie, Płotka. To tylko pszczoły. Ślady kopyt. Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino śmignęło. Tam na lewo odbił. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł, bo taki piski wrzask. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Jedź, Płotka! Myślisz, że ktoś puścił farbę? Skoro padł im koń, nie mogą być daleko. O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka? Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy. Normalne tylne wyjście tunelem, tak na wypadek kłopotu. Obcych tam nie wpuszczamy. O, nie ma mowy. A w ogóle to tam są... Cicho! Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki.
jaką mam gwarancję, że mnie nie oszuka? Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? Nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiesz, że w każdej chwili mogę ci skręcić karki jak kurczakowi. Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, 100 sztab złota. 100 sztab złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankrac, wicehrabia, podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... Cicho! Coś słyszę. Co? Nie, nie! Co? Przeszła ci ochota? Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Ja, skierdzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ściga ją dziki gon. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. Yeah!
Dawaj, kurwa! Zapłacisz za to! Musimy zostawić tu konie, ale już niedaleko. Za nimi! Straż! Straż! Jaskier! Zaraza! Pojmać tego człowieka! Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę.
Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Ta, fragment, w którym strażnik przerzuca cię przez koński grzbiet jak worek kartofli, jest najlepszy. Zbijesz fortunę. Jeszcze zobaczymy. A swoją drogą, zgryźliwy się robisz na starość. Martwię się po prostu. O kogo? O Ciri? Geralt, więcej wiary. Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roiden, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodziei. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenait, Bundro Itne Iachus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermorem. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Co? Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z Baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskiem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu Buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Cieszy. No, no idź. Hej, mistrzu Wiedźminie, podarek mamy.
Geralt, w ruchu. Tego, bo my chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarchy. Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. Geralt, w ruchu. Kogo z kuflem wita zorza, to piechurzy z Łukomorza. Tyki do moju miecze w dłoń,
wy ciągle węszycie po okolicy, panie? Bywaj zdrów. Wiedźminie, gdyby nie... Warto się tu rozejrzeć.